Samo to, że mówię liście do Jakuba, 5 rozdział 16, werset 8, wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Moi drodzy, my jako ludzie sprawiedliwi nie zdajemy sobie sprawy, czasami do końca, jaka moc i siła jest w nas, w Bogu, jeśli chodzi o modlitwę. W ogóle życie człowieka, życie Kościoła Nowotestamentowego Bożego wpływało w modlitwie i rozważanie słowa. Te dwie rzeczy są nierozłącznie ze sobą powiązane. Modlimy się indywidualnie, modlimy się zbiorowo, ale Słowo Boże mówi, jako człowiek sprawiedliwy, usprawiedliwiony krwią baranka, ty jesteś w innej pozycji, którą Bóg dla ciebie wywalczy. Pozycji, że możesz z odwagą zajść do tronu łaski, do tronu Bożego i egzekwować rzeczy, które już Chrystus dla ciebie wywalczy. Słowo Boże z pierwszej królewskiej 17.1 było bardzo mocno. Pewnego dnia dotknęło mojego życia, ponieważ to, co jest związane ze służbą apostolską i ludzie, którzy i proroczą, którzy posługiwali w tym namaszczeniu, często starałam się, kiedy rozważałam Słowo Boże, rozmyślać, medytować, przeżuwać Słowo Boże nad ich życiem, patrząc na wypadki, jakie miały miejsce w ich życiu, w jaki sposób oni działali. I Słowo Boże mówi pierwsza królewska 17.1. Dla mnie jest to taka bardzo głęboka, jedna może z najbardziej głębokich historii opisanych w Starym Testamencie. Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Zastanawiałam się głęboko nad faktem, jak głęboką relację osobistą musiał mieć Eliasz, Boży prorok, że wypowiedział takie słowo, że nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, tylko na moje słowo. Że słowo Boga stało się jego słowem. Jak głęboko musiał pójść w posłuszeństwie dla głosu Pana. Tak jak zresztą robił to Pan Jezus, że nic nie zrobił, nic nie powiedział, zanim nie usłyszał od swojego Ojca. I był do końca posłuszny woli Ojca, aby to wypełnić. Dlatego Bóg Ojciec go wywyższył, dał mu imię ponad wszelkie imię. Więc zobaczyłam, że moc proroczego działania na myślnym proroczym Eliasza objawiała się w tym momencie Słowa Bożego w totalnym posłuszeństwie dla głosu Pana. Przypomniała mi się historia Jana Chrzciciela, kiedy mówi o sobie, ja jestem głosem wołającego na pustyni. I znowu Eliasz, w duchu Eliaszowym, kiedy Jan Chrzciciel przygotowuje drogę na przyjście Pana Jezusa pierwsze, on również mówi, tak jak Eliasz, że on jest głosem Boga wołającego na pustyni. On jest głosem samego Boga. A więc w proroczym dążymy do takiego miejsca w naszym życiu, że my możemy mówić, że jesteśmy głosem samego Pana. Amen. To jest długa wędrówka. Ale tak naprawdę długość tej wędrówki, moi drodzy, zależy od nas samych, na ile my będziemy z Bogiem współpracować, poddawać się Bogu we wszystkim. Mieć na kompromis, moi drodzy. Nie ulec żadnej pokusie, po drodze. Nie postawić człowieka ponad Boga, ani siebie ponad Boga we wszystkim. Uwielbić Boga. I przede wszystkim posłuszeństwo dla głosu Pana chce, Słowo Boże mówi, a nie ofiary. Więc, kiedy ja szukam głębokiej, intymnej relacji z moim Panem, i dla mnie Jezus staje się jedyną, największą wartością, to ja otwieram się wtedy totalnie na to, co Bóg dla mnie ma. Wszystko to, co dobre, pochodzi z góry. Najlepsze pochodzi z góry. Ja mogę, moi drodzy, poddając się Bogu, bardzo szybko, Bóg
może rozwinąć z Ducha Bożego do takiej miary autorytetu, namaszczenia i wiary. Bo w proroczym potrzebujesz w tych, moi drodzy, rzeczach chodzić, kiedy prorokujesz. Dojść do takiego miejsca, że ja mogę powiedzieć, ja jestem głosem Pana. Wielokrotnie wołający na pustyni. Wielokrotnie, którego nie chcą słuchać, ponieważ ten głos wielokrotnie kończy. Przede wszystkim na początku nas samych, którzy wypowiadamy imię Pana te rzeczy, bo jesteśmy ustami Pana, a rzeczy wychodzą z umysłu Bożego, z serca. Ale przede wszystkim też przez nas Bóg konfrontuje różne sytuacje w naszym życiu, w kościele, w państwie, w narodzie, w małżeństwie. I to jest stanięcie twarzą w twarz. Wielokrotnie bardzo trudne i bolesne, aby przyznać się przed sobą, przede wszystkim przed Bogiem i przed innymi, że może właśnie nie jestem w takim miejscu, jakim powinienem być. Ale Bóg ma dla nas coś lepszego. I on zawsze chce, abyśmy byli w miejscu woli Boga. I właśnie to prorocze sprowadza nas do miejsca, aby to, co w niebie było na ziemi, do miejsca, by wola Pana w niebie stała się na ziemi. Abyśmy byli w woli Bożej. Bo kiedy jesteśmy w woli Bożej, mamy Bożą przychylność, Bożą ochronę. Bóg nas prowadzi. Czucie bezpieczeństwa. I moi drodzy, z tego wynika to, że nie umieramy z widzenia, bo my się innym rzeczom, które robią naszych. Moi drodzy, trudno jest uwierzyć, że człowiek może dojść do takiego momentu w służbie proroczej, że stać się głosem Pana. Głosem dla miasta, głosem dla kościoła, głosem dla państwa, dla narodu. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg chętnie nas obdarowuje. I On, moi drodzy, cieszy się z tego, że my chcemy wzrastać. Pokonując kolejne przeciwności przeszkody, osiągając to, co Bóg dla nas ma. Słowo Boże mówi, gdy Jezus odszedł, powiedział, wy będziecie czynić większe rzeczy niż ja czynię, bo ja idę do Ojca. Amen. Czyli te największe rzeczy, ja wierzę, największe wyrazy Ducha Świętego. Na podstawie księgi Joana i dziejów apostolskich jest przed nami i Bóg chce nas przygotować na to wyrażenie. Właśnie, moi drodzy, uczyć nas umiejętności posługiwania Bożym darami chodzenia w wolności. Moi drodzy, jeden człowiek, jest napisane, zatrzymał deszcz Izraelu na 3,5 roku. U Boga wszystko jest możliwe. Ale jest też napisane, że u człowieka wierzącego, amen, jest możliwe. Widzicie, Nowy Testament uznaje znaczenie tego wydarzenia. My czytamy, że Jakub napisał apostoł. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugim. Abyście byli uzdrowieni. Wiele może być silna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co i my. Modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz. I nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Widzimy tutaj wyraźnie Słowo Boże podkreśla, że wiele może usilna modlitwa stawić. I o tej modlitwie, jako orężu w ręku, moi drodzy, który naszym ten Bóg nam wydał, chcę dzisiaj, moi drodzy, na początku tego obozu mówić, głosić, jak ważna i potężna jest moc modlitwa sprawiedliwego. Jak niezbędna jest modlitwa. Za każdym razem, kiedy się modlimy, coś się wydarzy.
Różne nauki pojawiają się. My potrzebujemy być uważni na to, moi drodzy, aby nie ulegać wpływom złym. Dlatego mamy Ducha Bożego. Duch Boży to namaszczenie świętego. Ono nas przekonuje o tym, co jest słuszne czy nie. Niektórzy głoszą, że dzieło Chrystusa skończone i że już nie trzeba się dalej modlić, tylko dziękować. Ale z drugiej strony apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: staczaj dobry bój wiary w oparciu o Bożą Biblię. A z drugiej strony my czytamy: dzieło może usilna modlitwa sprawiedliwa. Amen. W liście do Jakuba znowu czytamy, że oręż, który walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia wrogów. Znowu czytamy, że weźcie zbroję Boże. Słowo Boże jest spójne. Potrzebujemy uważać, żeby nie wyrywać z kontekstu, moi drodzy, jakiegoś wersetu i na tym budować doktryny. Między innymi służba prorocza wykrywa fałszywość doktryny. Ona stawia rzeczy w pionie. Ja mówię na temat Zachariasza. Jakie jest odchylenie od pionu, od tej zasadniczej prawdy, fundamentalnej Słowa Bożego. Wspaniale, kiedy światło, moi drodzy, zaczyna świecić. Słowo Boże oświeca, moi drodzy, nasze serce. Ono jest pochodnią dla naszych nóg, dla naszych stóp. Wobec tego jest niesamowita moc objawionego proroczego słowa, ponieważ ona nam nie pozwala chodzić w ciemności. Ponieważ objawienie przynosi światło Chrystusa. Dlatego ja już nie błądzę i nie wprowadzam w błąd innych. Ale mogę w pewności Ducha Bożego swobodnie stawiać kroki kolejne. Za każdym razem, kiedy człowiek modli się z objawienia, ze słowa Rema, kiedy Duch Boży nam poddaje, coś się wydarzy. Pierwsza rzecz, ja się spodziewam, że coś się wydarzy. A ty się spodziewasz? Bo inaczej moja modlitwa nie miałaby sensu. Druga rzecz, ja mam pewność w to objawienie, które otrzymałam. Bo inaczej na podstawie tego objawienia bym się nie modliła. Trzecia rzecz, zawsze objawienie prorocze jest związane z wiarą. To są rzeczy nierozłącznie ze sobą połączone. Więc ja uruchamiam Boga wiarę, że kiedy ja deklaruję coś prorocze, ogłaszam ustanami, modlę się w oparciu. Ja robię to z wiarą. Więc apostoł Jakub wspomina, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki. Inaczej potknięcia, fałszywe kroki, urazy, grzechy i módlcie się jedni za drugi, abyście byli uzdrowieni, co to znaczy objawienie przynosi uzdrowienie. Przywrócenie do zdrowego stanu umysłu i serca. Usilna. Co to znaczy usilna? Płynąca z głębi serca. Szczera modlitwa. Ciągła modlitwa. Aż do osiągnięcia przełomu. Modlitwa sprawiedliwego człowieka, który uznaje usprawiedliwienie przez krew baranka, który chodzi w tym usprawiedliwieniu. Nie w potępieniu. Amen. Bo dla człowieka Bożego, usprawiedliwionego krwią Chrystusa, już nie ma potępienia. W związku z tym modlitwa sprawiedliwego sprawia, że staje się ona dostępna. Potężna moc. Ona jest dynamiczna w swoim działaniu. W modlitwie dostępna jest wtedy potężna moc. W modlitwie jest dość mocy, aby zamknąć niebo nad narodem. Jest dość mocy, aby otworzyć niebo nad narodem. Co by się stało, gdybyśmy zaczęli całkowicie
przyjmować moc modlitwy do naszego życia. Wierzę, że te lokalne społeczności i wspólnoty zostałyby przemienione w znacznym stopniu, albo całkowicie przez Pana Boże. Jeżeli teraz, zwróć uwagę, jeden człowiek mógł zatrzymać deszcz ówczesnej Palestyny, to jaki będzie wpływ całego Kościoła, kiedy stanie w modlitwie modlącego się Kościoła? Prorocza modlitwa jest przywilejem każdego narodzonego na nowo wierzącego. W Starym Testamencie prorok był postrzegany jako Boże wyroczny, posiadający specjalne namaszczenie do prorokowania i czynienia siebie. Biblia jednocześnie mówi, że w naszym życiu na podstawie przytoczonego Słowa Bożego możemy widzieć podobne rezultaty, jak działo się to w życiu Eliasza. Aby wpływać na niego w modlitwie, nie musimy zostać specjalnie do tego wyznaczeni, ani posiadać szczególne powołanie. Wystarczy, że my uznamy nadnaturalną moc modlitwy, bo to modlitwa wierzącego czyna, ale to modlitwa do ciebie. I zaczniemy ogłaszać Boże Słowo w naszych komorach modlitewnych i publicznych. Słowo Boże mówi, że mamy się modlić z całego serca. Ponieważ Bóg pragnie całego serca dla siebie. Biblia stwierdza, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Co to znaczy jeszcze raz usilna? To greckie słowo energeo, oznaczające być operatywnym, pracować, przykładać do czegoś moc i siłę. I od tego słowa pochodzi wyraz energia. Za każdym razem, gdy modlimy się prorocznie, następuje uwolnienie nadnaturalnej mocy i energii. Ale kluczem do manifestacji naszych modlitw jest modlitwa z całego serca, ponieważ wyzwala to ponad naturalną Bożą moc. I teraz pomyśl o tym, jak o startującym samolocie, aby wznieść się przez tworza, potrzebuje on mocy silnika. Albo silników. Jeżeli chcemy, aby nasze modlitwy wzniosły się przez tworza, potrzebujemy modlić się szczerze, pochodzącym z serca, pragnieniu. To jest duchowe paliwo zasilające całe nasze modlitewne życie. Wiele osób modli się, ale niestety nie robi, ja zauważyłam to z całego serca. A modlić się z całego serca oznacza modlitwę pozbawioną stworzonego w umyśle planu awaryjnego albo planu nazywam alternatywnego rozwiązania. Oznacza to także postawę oczekiwania. Ja się modlę, ale ja już myślę, jak to będzie, Pan mnie zareaguje, co ja mogę zrobić, porzucę. Czy kiedykolwiek modliłeś się o kogoś, albo gdzieś z tyłu głowy nie byłeś do końca przekonany, że coś się wydarzy? Wiele razy niestety tak jest. Ludzie modlą się w ten sposób. Wiele razy. Religia nauczyła nas postrzegać modlitwę jako pewnego rodzaju duchowe ćwiczenie lub moralny obowiązek, ale nie jako coś, czego naucza nas Pismo. Osoby, o które modlitwy są opisane w Biblii, modliły się tak, jakby od tej modlitwy zależało ich całe życie. Nie próbowali oni tylko wypełnić moralnego albo etycznego obowiązku, że trzeba się modlić. Te osoby dosłownie desperacko wołały, żeby zobaczyć Bożą moc, która będzie manifestować się w życiu. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że zostałeś zraniony, poważnie zraniony, nie ma w okręgu żadnego lekarza, żadnej pomocy, pozostaje ci aż i tylko ból. Modlisz się w jakiej desperacji,
żeby tak naprawdę zobaczyć Boże rozwiązanie. Ja pamiętam, kiedyś pojechano do mnie na misję, gdzie samochód na pustyni, na drodze do Stanu, nie było 100 kilometrów żadnego możliwości naprawy. Stanęli, zaczęli uwielbiać Boga i się modlić, deklarować Słowo Boże nad tym samochodem. I wreszcie ktoś wsiadł. Po jakimś czasie samochód ruszył. Jeżeli chcemy oglądać rezultaty, musimy modlić się w ten sposób. Właśnie taka dynamiczna, pełna energii, pochodząca z serca modlitwa, ona przynosi efekt. Kiedy się modlimy, Bóg nie tylko słucha naszych słów, ale patrzy na stan naszego serca. Jaki jest stan twojego serca, kiedy podchodzisz do modlitwy? Jest wiele błogosławieństw i przełomów, które niestety nas pominęły, dlatego, że nie modliło się z całego serca. Albo i był jakikolwiek sprzeciw w twoim sercu. Wyobraź sobie teraz taką sytuację. Idzie dwoje ludzi na randkę w ciemno. A pierwsze zdanie, które mężczyzna do kobiety mówi, brzmi: jeżeli ta randka nie wypali, mam jeszcze kilka dziewcząt, do których mogę zadzwonić. Myślę, że bez problemu zrozumiesz, co dzisiaj chcę ci Bóg powiedzieć. Że możemy założyć, że to spotkanie nie pójdzie najlepiej. Jeżeli w ten sposób będziesz podchodzić do modlitwy, że ona nie będzie wysłuchana, to nie jest właściwe podejście. Powodem tego będzie to, że facet nie jest w pełni oddany siedzącej naprzeciwko niego kobiecie. Nie jest on przygotowany na oddanie całego swojego serca, energii, emocji. Bo jeszcze ma kilka dziewcząt w razie czego zabrać. Wiele osób w ten sposób podchodzi do Boga. Modlą się, ale mają trącone sobie. Na wypadek, gdy modlitwa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Takie osoby modlą się o uzdrowienie, ale mają zapisany numer telefonu lekarza, apteczki. Moi drodzy, gdyby Bóg im nie odpowiedział. Jeśli przychodzenie do Boga, moi drodzy, w ten sposób mają przygotowany plan awaryjny. Moi drodzy, jest niezwyczajny. Nie będą doświadczać nagrody jako odpowiedzi na modlitwę z Boga. W Ewangelii Łukasza możemy przeczytać bardzo ciekawe, uważam, słowo prorocze dotyczące Jana Chrzciciela. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom. Opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. Aby przygotować Panu lud gotowy. Ewangelia Łukasza 1,17. Co oznacza ducha i mocy Eliasza? Ten werset odnosi się konkretnie do Jana Chrzciciela, ale również są tam elementy, które dotyczą Kościoła. Eliasz posiadał taki autorytet, jak posiada żona. Podważył rozpowszechniony w tamtym czasie, czytamy, religijny system wyznający Baala i wezwał ogień z nieba, który spalił proroków Bożka, Asztery i Baala, 850, pierwsza królewska 18. Wierzę, że nadszedł czas, aby Kościół odział się prorocze namaszczenie Eliasza i zajął miejsce autorytetu nad mocami ciemności poruszającymi się nad naszymi miastami, wspólnotami, szkołami i domami. Ostatnio usłyszałam zarzut, że to już wszystko zostało na krzyżu skończone dzieło, że demony i zgrzeszności zostały pokonane, że nie ma bani. Ale Słowo Boże w wielu fragmentach mówi zupełnie inaczej. Zresztą Paweł Bóg powiedział: dobry bój bojowany. Amen. Biegu dokonałem i dziennik żywota otrzymałem. Ja wierzę, patrząc na moje osobiste życie, że ono wielokrotnie jest zmaganiem, jest walką duchową.
oparciu o objawienie. Zdajemy sobie sprawę, że by zaistniał przełom, żeby Izrael z powrotem wrócił do Boga, musiała nastąpić konfrontacja. A konfrontacja jest niczym innym, jak duchową walką w oparciu o Boże autorytet i o Boże objawienie. W związku z tym, tak w zasadzie to otrzymaliśmy namaszczenie, moi drodzy, jeszcze większe w Jezusie Chrystusie, który też chodzi w duchu Eliaszowi. My, tak jak Eliasz, moi drodzy, i tak jak Elizeusz, potem, kiedy wziął płaszcz namaszczenia Eliasza, podwójne namaszczenie, on burzył demoniczne struktury, kościół, ma to namaszczenie Eliaszowi, namaszczenie Samuela, aby rozprawiać się z wieśnościami, aby być gotowym i czujnym, aby odpierać atak Boga. Jest napisane, poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, mocnej wierze. W związku z tym, jeżeli Chrystus Mesjasz żyje w nas, my również mamy moc w Chrystusie, w Mesjaszu, aby wezwać moc nieba. Amen. My jesteśmy powołani, aby w duchu Eliaszowym dokonywać przełomów. Czy zgadzasz się ze mną? Dlatego namaszczenie prorocze, namaszczenie Eliaszowe, ono przynosiło przełomy. Dlatego Bóg tak bardzo się obawia tego namaszczenia i robi wszystko, aby je zatrzymać, albo robi wszystko, aby je zniekształcić, albo robi wszystko, aby uderzać w tych, którzy w sposób Boży, właściwy wykładają i żyją w tym namaszczeniu. W związku z tym za każdym razem, kiedy się modlimy, bierzemy udział w czynności proroczej. Jesteśmy odpowiedzialni za wywoływanie i wzbudzanie Bożej woli, żeby Boża wola manifestowała się tu na ziemi, jak niebie. Bóg powołał nas, jak to zrobił w przypadku Eliasza, do wprowadzenia zmian w otaczającym ciebie i mnie świecie. Co, gdybyś był jedyną osobą stojącą pomiędzy twoją rodziną a diabłem? Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, aby w tych ostatnich dniach przyjąć z Bożym sercem zgodną postawę wobec modlitwy. Duch proroczy jest uwalniany za każdym razem, kiedy angażujemy się w usilną modlitwę i stawienie. Duch nieboży chce nas zatrzymać, chce uczynić nas biernymi. Ale Duch Boży aktywuje nas do modlitwy. Duch proroczy jest uwalniany za każdym razem, gdy angażujemy się w usilną modlitwę i stawiennictwo. Drugi aspekt ducha i mocy Eliasza jest taki, że ma on zwrócić serca ojców ku synom, a oporny ku roztropności sprawiedliwej, aby przygotować Panu lud gotowy. Czasy ostateczne wielokrotnie są przedstawiane jakby taki okres rozpaczy, smutku, przejmowania. Ale Bóg ma przygotowany wspaniały plan odkupienia. My mamy mieszkać w siedzibach pokoju bezpieczeństwa w Chrystusie. Ale on pragnie widzieć odnowione rodziny, uzdrowione społeczności i wspólnoty oraz zjednoczone grupy ludzi. Pan chce, żeby oporni wrócili do mądrości. Ta wizja jest etosem naszego proboraczego zadania modlitewnego. Modlitwa jest źródłem mocy i wpływu. Osoba, która się modli, jest silna i mocna. Jeśli chce zmierzyć swój poziom obdarowania duchu mocy, wpływu na ziemi, przyjrzy się swojemu życiu modlitewnemu. Jezus przedstawił nam Jezus taką prawdę w swoim codziennym życiu na ziemi. W Ewangelii ma to przeczytane, a gdy Jezus zszedł z góry, poszło za nim mnóstwo ludzi.
Co on tam robi? On się tam modlił. Zwróć uwagę, że kiedy zszedł ze wzniesienia po modlitwie, tłum zaczął za nim iść. To się stało, ponieważ w modlitwie udzielany jest wpływ. Im więcej się modlimy, tym większy jest nasz wpływ na sytuacje, zdarzenia, okoliczności i życie innych ludzi. Kiedy nieprzerwanie i usilnie się modlimy, napełniamy się Bożym Królestwem. Dlatego codziennie rano o 8 zaczynamy nasze spotkanie modlitwą. Będzie 5 osób zaangażowanych w prowadzenie modlitwy. I krótkie 15-minutowe prowadzenie. Ponieważ nasze życie jako ludu, szczególnie proroczego, zaczyna i kończy się na modlitwie. Na stanie przed Bogiem. Kiedy nieprzerwanie i usilnie się modlimy, napełniamy się Bożym Królestwem. Masz dookoła siebie ludzi, którzy są całkowicie zależni, moi drodzy, od Twojego życia modlitewnego. Wielu masz tak, którzy widzą skuteczność Twojej modlitwy sprawiedliwej, którzy opierają się na modlitwie, którzy dzwonią do Ciebie wielokrotnie, bo widzą, jaka jest wartość tych modlitw, które stają się w Chrystusie. Amen. Modlitwa jest potężniejsza, niż sobie możesz wyobrazić. Kiedy się modlimy, powodujemy, że Boża obecność zaczyna się manifestować w nas i przez nas. Stajemy się przewodnikami nadnaturalnych spotkań z Bogiem. Wywieramy ponadnaturalny wpływ na nasze domy, miejsca pracy, okolice i szkoły. Ostatnio proszono mnie, kupiono dom. Ten dom, osoba, która kupiła, szczególnie jedna z nich, miała niesamowite koszmary w tym domu. Miała wrażenie, że osoby chodzą. Kiedy pojechaliśmy, Duch Święty cofnął mnie w przeszłej wizji. Zobaczyłam, co tam się działo, jakie były tortury. Stanęliśmy w Duchu Bożym w jedności z modlitwą. Przyszła wizja, że Pan oczyścił to miejsce. Że to miejsce przygotował na dom misyjny. Nie tylko dla tej rodziny, która zresztą miała to w sercu. W centrum miasta, na dom Boży. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Amen. Wywieramy ponadnaturalny wpływ. Zostajemy częścią pokolenia Eliasza. Pokolenia wojowników proroczej modlitwy, którzy onieśmielają się uwolnić wpływ, ośmielają się, przepraszam, uwolnić wpływ Królestwa Bożego na ziemię. Modlitwa była zbyt długo postrzegana jako przykry obowiązek. Czasami złowolniejszy. To nastawienie musi się zmienić. Niektórzy postrzegają modlitwę negatywnie z powodu doznanych zranień, rozczarowań, traum. Takie osoby uważają, że skoro Bóg im nie odpowiedział, to po co ponownie zawracać Bogu głowę? Takie nastawienie jest bardzo niebezpieczne. Inni ludzie mają podświadomą niechęć do modlitwy z innych powodów. Bez względu na nasze doświadczenia, biblijne postrzeganie modlitwy pozwoli nam korzystać z wielu korzyści, które ona niesie. Czytaliśmy, że list Jakuba zachęca nas, abyśmy modlili się tak, jak robił to Eliasz. Spójrzmy zatem jeszcze raz na modlitwę proroka. Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział to Chaba. Jak żyje Pan, Bóg Izraela, nad którym stoi, nie będzie w tych dniach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Modlitwa Eliasza wcale nie jest modlitwą. A przynajmniej to nie jest standardowe znaczenie. Co robił prorok? Prorok robił prorocze ogłoszenie, deklarację, że nie będzie padał deszcz. Nie błagał Boga, żeby zatrzymał opady. Nie wydobył z siebie potoku elokwentnych słów.
ani nie podążał za jakąś religijną formułą. Po prostu dokonał pełnej wiary deklaracji proroczej. Albo Jakub nie zrozumiał tego wydarzenia, albo Pan ponownie definiuje modlitwę. Nie wiem jak ty, ale ja uważam, że druga wersja jest bardziej prawdopodobna. Poza modlitwami próśb i dziękczynienia musimy dotrzeć do Bożego umysłu, ogłaszać Jego cele, Boga cele na ziemi. Modlitwa to jest akt proroczy oparty na wierze w mocy Boga. Kiedyś ktoś zapytał Smitha Wigglesworta, jak długo się modli. On udzielił następującej odpowiedzi. Nigdy nie modlę się dłużej niż 15 minut, ale między jedną a drugą modlitwą robię najwyżej 15 minut przerwy. Innymi słowy, prowadzi on życie ciągłej modlitwy i sprawiedliwości. Bóg właśnie powołał nas do takiego życia. Jak myślisz, jak długo modlił się Eliasz, zanim zobaczył rezultat? Nie zrozumie źle. Ja wierzę, że trwało i stało modlitwy. Jednocześnie uważam, że wiara w to, co mówimy podczas modlitwy, jest bardzo ważna. Od tego będziemy oglądać skutki naszego życia modlitewnego. Że to będzie zaraz, teraz, ponieważ otrzymaliśmy objawienie, cel i moc modlitwy. Pamiętaj, że wszystko w Bożym Królestwie opiera się na objawieniu. Objawienie jest katalizatorem zmian i manifestacji. Jezus zawsze mówił z pewnością, ponieważ był przekonany, że Ojciec go zawsze wysłuchał. Dla przykładu w Ewangelii Jana Jezus powiedział do mężczyzny leżącego nad sadzawką Betesda. Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Jezus co zrobił? Przemówił z wiarą, pewnością i autorytetem, wiedząc, że to, co wypowiedział, to się wydarzy. Nigdy nie wątpił ani przez sekundę. Czy my też możemy w taki sposób się modlić? Ewangelia Jana 14:12 mówi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał. I większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. Ty i ja możemy ogłaszać w pewności Eliasza zmianę na twoim kościołem, miastem, Polską, rodzinę. Możemy zamknąć wrogowi drzwi mocą modlitwy. Kluczem jest modlić się każdą częścią naszej istoty. Wiedząc przy tym, że Boże Słowo nas nigdy nie zawodzi. Stosownie, bez Bożych metod do kontrolowania innych, często pod pozorem duchowości, niestety wkrada się jako praktyka do Kościoła. Pytanie jest, jakiego ducha jesteś? Praktyka ta znana jako charyzmatyczne czary. Może zawierasz próby siłowania czyichś motyw, aby kontrolować wolę innej osoby. Bóg nie zgadza się na takie postępowanie. On dał wszystkim swoim dzieciom wolną wolę, co oznacza, że jesteśmy wolnymi moralnie jednostkami i możemy podejmować własne decyzje. Mamy Ducha Bożego, mamy namaszczenie świętego. Amen. Mamy wybory. O godzinie 20, tak? Będą wyniki. Nie zachęcamy nikogo, mówiąc, że głosuj, bo ja uważam, bo ja mam takie przekonanie, że ty masz głosować, bo ja tak uważam. My dajemy wszystkim wolną wolę. Mamy Ducha Bożego, my się modlimy. Indywidualnie, amen. Jeśli tak robisz, może to być pewnego rodzaju forma czaru. Pamiętajmy, że Bóg nam da wolną wolę w Jezusie Chrystusie. Amen. Jesteśmy wolnymi moralnie jednostkami i możemy podejmować dokładnie własne decyzje na podstawie tego, co Duch Boży nam dyktuje. Udzielanie i przyjmowanie zdrowych rad, a także modlitwa o dokonanie właściwych wyborów w oparciu o Boże Słowo, moi drodzy, ma być zachętą, amen, a nie ma być przymusem. Bo w ten sposób działa drugi. Jednakże Boży wpływ i manipulacja diametralnie różnią się od siebie.
Ja mogę udzielić Ci dobrej rady, ale Ty ją możesz przyjąć albo odrzucić. Ja nigdy nie mogę Ci przymuszać do tej rady. Ale nigdy moja reakcja nie ma Ciebie mobilizować do tego, że Ty masz to zrobić. Ja uwalniam Boże Słowo i zostawiam to Tobie. Amen? W związku z tym jest dobrze w duchu dobrej rady działać, o czym będę nauczać na jednej sesji. Ale nie można przekraczać określonych granic. Więc jednakże Boży wpływ i manipulacja kradają się również w modlitwie. Używanie modlitwy do kontrolowania współmarzonka, dzieci, członków kościoła, liderów, nie jest Bożą rzeczą. Inną formą charyzmatycznych czarów jest modlenie się o sąd lub klęskę dla innych. Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Słowo Boże mówi, miłosierdzie góruje nad sądem. Ty nie możesz być sędzią człowieka, bo sędzią i zakonodawcą jest Jezus. Ty masz osądzać rzeczy w Duchu Bożym. Ale my widzimy, że ludzie Boży zagolonowują się. My widzimy, że nawet służba prorocza zaczyna mieć inny charakter. Jako ostrzeżenie, a nie osąd. Osąd przychodzi wyjątkowy w sytuacji. W związku z tym, podczas modlenia się, aby Boża sprawiedliwość przeważyła w danej sytuacji. Moi drodzy, na przykład wykorzystywanie dzieci do handlu, celów seksualnych. My mamy prawo, uwaga, nie przeklinać ludzi, ale te rzeczy, które są w imieniu Jezusa. Amen. Tak jak Pan Jezus przeklął drzewo figowe. Jest to jedna z modlitw. Mamy prawo odciąć to w duchu. Amen. Zgromić to w duchu. Ale nie przeklinać osób. Słowo Boże mówi, ale jest to całkowicie czymś innym niż szukanie zemsty na kimś, kto odmawia zrobienie tego, czego chcemy. To jest inna kwestia. Jeżeli ktoś nie robi tego, co ty chcesz za wszelką cenę to wyegzekwować i wtedy prorokujesz, manipulując i kontrolując, albo modlisz się, kontrolując i manipulując, żeby wyegzekwować tą rzecz, którą ty chcesz. Moi drodzy, bo ty nie zgadzasz się, albo ta osoba nie zgadza się w tej ważnej sprawie. Stop. Kiedyś modliłam się za osobę, którą została przeklęta przez lidera, który do niej powiedział, jeżeli ty wyjdziesz z kościoła, ty nie będziesz miała dziecka. Ja musiałam złamać moc tego przekleństwa, moc tych słów i myśli przeciwnika, ale ja nie przeklinałam lidera w modlitwie. W związku z tym, jakiego ducha jesteście, Pan Jezus się pyta. To działanie jest demoniczne, to nie ma nic wspólnego z Bożą modlitwą. Amen. W związku z tym, wiele jest ofiar w Kościele takiego wypowiadania i takich modlitw na ludzi. Jako pastor mogę również stwierdzić, że mam duchowy autorytet. Nigdy nie staram się w ten sposób myśleć, ani kontrolować i manipulować ludzi. Modlę się o nich, daję im radę, ale oni muszą dokonać wyboru. Moi drodzy, rada jest dobrą rzeczą, aby przyszła Boża na czas. Dobrą jest rzeczą, żeby reakcja była na czas. Moi drodzy, ale kiedy ja uwalniam tą radę, decyzję pozostawiam sobie. Modlitwa nigdy nie powinna być narzędziem manipulacji i kontroli. Nigdy nie powinna do tego służyć. Ale powinna wywierać pozytywny wpływ na Twoje życie. Pomóc Ci wejść w Boże przeznaczenie. Ludzie, i to wierzący słyszałam na własne uszy, kiedy modlili się, bardzo poranieni, aby złe rzeczy przydały się, przydarzyły się
ich wrogą. Słowo Boże mówi Psalm 105:15. Nie dotykajcie moich pomazanki, a moim prorokom nie czyńcie nic złego. Moi drodzy, wiele razy my zdajemy sobie sprawę, że my wybieramy ten werset z tego kontekstu. I my boimy się przyjść do ludzi w autorytecie i z nimi szczerze rozmawiać. Amen. Bo jest różnica między podniesieniem ręki na kogoś, a jest różnica nie chowanie niczego w swoim sercu, ale w miłości, w dobrym nastawieniu przyjść i rozmawiać z takim człowiekiem w autorytecie. Amen. A gdy wypełnimy się dni, aby został wzięty do niej w górę, mocno postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Poszli więc i weszli do wioski Samaryna, aby przygotować dla niego miejsce. Lecz nie przyjęto go, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. A jego uczniowie Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień wstąpił z nieba i pochłonął mi, jak to uczynił Eliasz? Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić, i poszli do innej wioski. Kiedy mieszkańcy Samarii wyrządzili Jezusowi zło, uczniowie myśleli, że odpowiednią reakcją będzie poruszenie Boga, aby zesłał ogień, który miał ich pochłonąć. Ale Jezus na tą sugestię wyraźnie odpowiada: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Syn człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. Bracie i siostry, w modlitwie, żeby zadziałała, potrzebujemy się zgodzić. Wiele razy ja zauważyłam, że my nie jesteśmy tolerancyjnym narodem. Jeśli masz inne zdanie, momentalnie wyłączają cię z relacji. Uważając, że ktoś ma 100% rację. A ja odpowiem w ten sposób: tylko Bóg ma rację 100%. Amen. I w ten sposób nasze działania wielokrotnie nie są rozważne. I teraz Pan Jezus wiedział, że oni poruszeni byli emocjonalnie, jak to ich Pan został tak źle potraktowany. Ale on wiedział, że oni nie mogą w takim duchu działać, ponieważ to nie jest Duch Chrystusowy. W związku z tym my czytamy w Hebrajczykach 1:2-3. Musimy pamiętać, że serce Jezusa to serce uzdrowienia, odnowienia i zbawienia. I to powinno dotyczyć trzonu kultury modlitwy. W takim duchu mamy działać. Boże, Jezus jest obrazem Ojca. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego Cię stworzył świat, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych narodów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. A Jego działania przedstawiają sedno nowego przymierza. Jezus nigdy nie przeklinał ludzi, ani nie obdarowywał nikogo trąbem czarami. Skoro On nikogo nie przeklinał, my nigdy nie powinniśmy tego robić. Ani w myślach, ani w słowie. Nasze modlitwy powinny zawsze budować dzieci, poszerzać Boże Jego Królestwo. Nie poniżać człowieka, nie zgadzać, nie pogardzać drugim człowiekiem. Bez względu na to, co złego wyrządzili na innych, musimy się upewnić, że modlimy się we właściwym duchu. Eliasz ogłosił, że deszcz nie będzie padał w Izraelu przez 3,5 roku. Bóg wysłuchał prośby proroka, zamknął niego. W 5 rozdziale Jakuba czytamy, że osiągnąć możemy takie same rezultaty, jeżeli będziemy usilnie się modlić. Jestem przekonany, że skoro Eliasz był prorokiem, a jego modlitwa była prorokiem wypowiedzi,
wypowiedzeniem bądź wyrażeniem czegoś pod natchnieniem Ducha Świętego. Kiedy ogłaszał on, że nie będzie deszczu, nie robił tego zgodnie z własną wolą, ale mówił pod natchnieniem Boga. Ponieważ my mamy Ducha Bożego, Ducha Jeszowego, ponieważ jesteśmy narodem proroczym, my mamy tą samą moc od Boga. Podczas modlitwy potrzebujemy być wrażliwi na to, co Duch Święty robi i mówi. On chce używać naszych ust do uwalniania rzeczy, tak samo jak uczynił to w dniu pięćdziesiątnicy. Więc wszyscy czytamy, zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch dał wypowiadać. Słowo wypowiadać pochodzi od greckiego terminu apophthegmani, oznaczającego wypowiadać pełne godności, dostojny, podniosły dyskurs. Zwróć uwagę, że uczniowie wypowiadali słowa, które Duch Święty wypowiadał. Duch Święty pragnie uwalniać wypowiedzi przez modlitwę, moi drodzy, które Duch Boży powstał, zarówno na innych językach, jak i rozumie. Prorocze wypowiedzi mają na celu zbudować wiarę i dać nam pocieszenie. Apostoł Paweł nas poucza. Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice, ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Kiedy Biblia mówi, że proroctwo przynosi ludziom zbudowanie, zachęcenie i pocieszenie, to znaczy, że te rzeczy są również dla ciebie i dla mnie. Biblijnym przykładem osoby zachęconej proroczem wypowiedzią był król Dawid. A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie przybyli do Syklag, Amalekici najechali już na południe i na Syklag, zburzyli Syklag i spalili go ogniem. I zabrali do niewoli kobiety, które w nim były. Nikogo nie zabili, od najmniejszego aż do wielkiego, ale uprowadzili ich, odeszli swoją drogą. A gdy Dawid i jego ludzie przyszli do miasta, było ono spalone ogniem, a ich żony, synów i córki zabrano do niewoli. Wtedy Dawid i lud, który z nim był, podnieśli swój głos i płakali, aż im zabrakło sił do płaczu. Zabrano do niewoli obie żony Dawida, Ahinoam, Jizeretkę i Abigail, dawną żonę Nabala z Karmelu. Dusza całego ludu była rozgoryczona z powodu swoich synów i córek. Dawid zaś wzmocnił się w Panu, swój Bogu. Wtedy Dawid powiedział do kapłana Abitara, syna Achimeleka, przynieś mi proszę efod. I Abitar przyniósł efod Dawidowi. Dawid radził się Pana, pytając, czy mam ścigać to wojsko, czy je dogonię. I Pan odpowiedział, ścigaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz łuk. Król Dawid znalazł się w desperackim położeniu. Wszystko dookoła wyglądało tak, jakby miało się rozpaść. Jego żony zostały oprowadzone. Obóz spalono. Towarzyszy gotowi do ukamienowania. I zwróćmy uwagę, jak Dawid reaguje w czasie największego utrapienia, które miał. Dawid zaś wzmocnił się w Panu, swoim Bogu. Będą taki okres w życiu, gdzie wszystko się będzie tobie rozpadać. Ale będziesz potrzebował bardzo, bardzo mocno zrozumienia. Dawid miał wystarczająco prorocze i dalekowzroczności, aby szukać Pana. Poprosił kapłana Abiatara, aby przyniósł mu efod, ceremonialny strój noszony przez kapłanów, a następnie poprosił Boga o radę, czy udać się o pościg za wrogami. Bóg odpowiedział, ścigaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz mu. Moi drodzy, ja wierzę, że ta modlitwa nie była publiczna, ale indywidualna. Prośba Dawida do Boga. Dawid wziął na siebie namaszczenie wstawiennictwa i dlatego otrzymał od Boga słowo zachęty. Kiedy postąpił zgodnie z tym, co otrzymał, doświadczył ponadnaturalnego przemowy. W ten sposób Bóg chce mówić proroczo do ciebie i do mnie. On chce uwolnić proroczą odpowiedź, która zmieni okoliczności w twoim życiu, w kraju i mieście. Ogłaszam, że dogonisz i odbierzesz wszystko w imieniu Jezusa. Tobie i mnie. Jako nowotestamentowym dzieciom Bożym, wierzącym w Mesjasza. Powierzono nam służbę pojednania. A wszystko, co jest Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa, dał nam służbę pojednania. A wszystko, co jest Boga. Co to znaczy? Słowo pojednanie to greckie słowo katalaga, oznaczające wymienianie rzeczy o tej samej równej wartości. Upraszczając, otrzymaliśmy nadnaturalną służbę,
które umożliwia nam pogodzenie otaczających nas ludzi z Bogiem poprzez wymianę wartości. Każdy nasz czyn wynika z systemu wartości. Kiedy modlimy się o innych, zapraszamy Ducha Świętego, aby zmienił ich system wartości i system myślenia. Służba proroczej modlitwy jest służbą pojednania, a nie służbą niszczenia. Jesteśmy powołani, aby modlić się do Boga, aby On wyzwolił grzesznika, a nie sprowadził na Niego sobie. Ta służba ciągle działa przez nas. Amen. Jezus nas pojednał ze sobą, ale w miejsce Jego jest napisane: sprawujcie tą służbę. Ona ciągle jest kontynuowana przez nas. Amen. W modlitwie. W związku z tym jest napisane: jesteśmy powołani, aby modlić się do Boga, aby On wyzwolił grzesznika, a nie sprowadził na niego Sarę. Jeżeli w księgowości dokonuje się zgadniania Sary, oznacza to, że należy zbilansować to, co jest zapisane w zestawieniu dochodów z towarami, które znajdują się w spisie. W każdej sytuacji można doprowadzić do pojednania, jeżeli jesteś gotów, aby modlić się, otrzymać Boga rozwiązania. Zaczynasz modlić się: Panie, niech Twoja dobroć doprowadzi do upamiętania tego człowieka. Amen. Do upamiętania z Bogiem i z człowiekiem. Żyjemy w zepsutym świecie. Ludzie doświadczają zranień. Wielu z nich walczy z poczuciem beznadziejności i desperacji. Potrzeba doświadczania mocy i obecności Boga jest bardzo powszechna. Moi drodzy, ale mamy klucz do przemiany. Mamy klucz do przebudzenia. Co jeśli powiem Ci, że masz moc do dokonania zmiany w życiu otaczających Cię osób i Ciebie samego? Bóg powołał Ciebie jako osobę usługującą pojednaniu do uwalniania Jego Królestwa w każdym miejscu, do którego się udasz. Nic tak bardzo nie przyczynia się do zwrócenia ludzi do Boga jako modlitwa. Módlmy się szczerze o naszych bliskich, kościołów i szkołach. Dążmy do pojednania, o ile to od nas zależy. Módlmy się za nasze społeczności, wspólnoty, miasta. Mogę poprosić Cię, bracie? Powstańmy. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty nas wysłuchujesz. Amen. Bo wiele może usilnie na modlitwa sprawiedliwego. Jeśli Eliasz, jego słowo, Panie, otworzyło i zamknęło niebo, my jesteśmy Ducha Jezusowego. Sam Chrystus w nas mieszka. Świątynią żywego Boga, który nie ma ograniczeń. Ja dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj nasze duchowe oko i ucho nakłania się do Ciebie. W Duchu Bożym wołamy: Panie, o Twoją moc, Eliaszową moc, aby została nam udzielona teraz w imieniu Jezusa z Góry. Abyśmy zawsze modlili się i działali zgodnie z swoim słowem, wierząc, że ono nigdy nie wraca puste. Ja ogłaszam, że nasze modlitwy są zachętą, zbudowaniem, stwarzają, powołują na nowo do bytu rzeczy. One nigdy nie manipulują i nie kontrolują. One sprowadzają rzeczy w Bogu na ziemi. One otwierają niebo, a wszelki dobry datel idzie z góry. Nasze słowa, moi drodzy, są słowami samego Boga, słowami Rema, które przynoszą życie Zoe. I to życie w nas kwitnie, kiedy modlimy się. Przynoszą nam nadzieję, nową perspektywę Boga, że Bóg z nami nie skończył i ma daleko więcej i więcej dla nas. Wprowadzają Boży pokój, który rządzi w naszym sercu i przewyższa nasze ludzkie zrozumienie. I działa w nas i przez nas na innych. Jednamy się z Bogiem. Jednamy świat z Bogiem. Jednamy się ze sobą. Panie, ja wzywam Twojej mocy Eliaszowej, aby ona dzisiaj zniszczyła to wszystko w nas, co jeszcze stanowi barierę, przeszkodę, mur, żeby Duch Boży swobodnie mógł przepływać.
Niech Twoje królestwo przyjdzie w pełni do nas. Niech Twoja wola, która jest w niebie, niech ona stanie się w naszym życiu i dla tego obozu. Ja proszę Cię w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Amen.